Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Biuro File, vlog o piwie. Dziś recenzja piwa z Ursa Major, z bieszczadzkiej wytwórni piwa Ursa Major. Jest to piwo Pantokrator, piwo w stylu Belgian India Pale Ale. Tak to piwo wygląda, jak smakuje, jak pachnie, czego możemy się po nim spodziewać. Zaraz się o tym przekonamy. Ursa Major, Pantokrator, Belgian IPA. 6,5% alkoholu, 16,4% ekstraktu. Piwo niefiltrowane i niepasteryzowane. Co jeszcze na jego temat możemy się dowiedzieć? Piwo uważone z dodatkiem amerykańskich odmian chmielu, fermentowane drożdżami belgijskimi, dlatego Belgian IPA. Nie mamy niestety pełnej informacji na temat składu, jest tylko ogólnie podane woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, chmiel, drożdże. Na stronie internetowej browaru niestety również nie mamy szczegółowych informacji na temat składu i na temat parametrów tego piwa. Tak wygląda etykieta. Etykieta jest bardzo ładna, co tu dużo mówić, jest bardzo ładna, jak to zawsze w przypadku Ursy, ciekawie zaprojektowana, również firmowy kapsel bardzo ładnie się prezentuje, to też są jakby tutaj typowe rzeczy, jeśli chodzi o piwa z Ursy. Data przydatności do spożycia 31 marca 2015. Piwo kosztowało 7 zł i 90 groszy. Tak to jest, zatem pozostaje otworzyć butelkę i przekonamy się, co jest w środku. Otwieramy. Czasami jest tak, że degustacje, także samo otwieranie piwa obfitują w różne nieprzewidziane sytuacje. Zaraz po otwarciu butelki, po zdjęciu kapsla, piwo zaczęło bardzo gwałtownie gaszować, bardzo gwałtowny gushing. Tutaj mamy spore spienienie w butelce, piana zaczęła dosłownie wyskakiwać z butelki, więc trzeba było to jakoś powstrzymać i trzeba było od razu, bez żadnych dodatkowych ceremonii, przelać po prostu część piwa do szkła, aby ten cały proces powstrzymać, więc gushing spowodował, że piwo już znalazło się w szkle. Tak właśnie wygląda. Jeśli chodzi o barwę, no to barwa jest taka specyficzna, jest ciemnobursztynowa, mam wrażenie z lekko rubinowym jakby refleksem, takim troszeczkę czerwonawym refleksem gdzieś, ale generalnie to jest właśnie taki ciemny, dość głęboki bursztyn. Piwo jest wyraźnie zmętnione, pływa w nim, co rzadko się w sumie zdarza, sporo chmielin, które są dość wyraźnie widoczne, ja je tutaj widzę wyraźnie. Wy, jeżeli będziecie mieli okazję to piwo wypić, też możecie na to zwrócić uwagę. Tych chmielin jest naprawdę sporo. Oczywiście piwo wyraźnie zmętnione. Piana. Barwy ekry, można powiedzieć, średnio oczkowa. Nie nalała się jakoś specjalnie bujna, mimo tego, że piwo gwałtownie gaszowało, ale no jest taka, jaka jest. Taka, jak widać. Co w aromacie? Ze szkła. Bardzo intensywny aromat chmielu amerykańskiego. Owocowo-ziołowy, naprawdę bardzo wyraźny. Chyba rzeczywiście piwo zostało mocno nachmielone. Ziołowo-owocowe akcenty, czuć owoce tropikalne. Czuć wyraźnie taką nutę, trochę mango, trochę melon. Do tego akcent gumy balonowej,
co się zdarza często w przypadku piw fermentowanych drożdżami belgijskimi. Tutaj jeszcze do tego dochodzi owocowość chmielowa. Generalnie aromat jest naprawdę intensywny i dość bogaty. Zatem próbujemy z dość dużym zaciekawieniem Ursa Major, Pantokrator, Belgian IPA. Wasze zdrowie. Piwo daje nam wyraźną nutę słodowej słodyczy, takiej karmelowo-landrynkowej, która się pojawia w niektórych interpretacjach stylu India Pale Ale. Do tego czuć wyraźnie taką fenolową przyprawowość, dość pikantną. To są takie fenole właśnie w takim trochę pieprzowym typie. Unosi się nad tym taka mgiełka delikatna amerykańskiego chmielu, choć muszę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej ta amerykańskość, ta złożoność, taka owocowo-żywiczno-ziołowa była wyczuwalna w aromacie, w zapachu tego szkła, aniżeli w smaku. W smaku czuć tylko taki delikatny akcent chmielowy, właśnie aromatyczny. Natomiast generalnie w ustach piwo jest zdominowane przez słodowość, taką jak mówiłem, karmelowo-landrynkową, przez akcenty belgijskie, czyli czuć wyraźnie fenolowość, taką przyprawowość belgijską, jak najbardziej jest ona wyczuwalna. No i jest goryczka. Goryczka jest wyrazista i rzeczywiście taka dość amerykańska, chociaż mam wrażenie, że raczej jest to taka goryczka, która też troszeczkę idzie w takim ziołowym typie, więc ona też nam nasuwa pewne skojarzenia kontynentalne. To nie jest może taka ortodoksyjna goryczka, jakiej moglibyśmy się spodziewać po odmianach amerykańskich. Przypuszczam, że fakt, że mamy tutaj właśnie fermentację belgijskimi drożdżami, że jednak jest to Belgian IPA, też w jakiś sposób wpływa na percepcję tej goryczki chmielowej. Lekki posmak gumy balonowej, który jakby tutaj ten aromat też dało sobie znać w zapachu, w smaku również występuje. Piwo jest dość mocno nagazowane i to jest takie nagazowanie, które jest trochę drażniące, gdzieś tam drapie w język, drapie w przełyk, jest naprawdę wyraźne i mocne. Co zresztą było widać, biorąc pod uwagę butelkę. Zobaczcie, jak w tej chwili wygląda butelka. Ta cała piana, ja ją sobie odłożyłem i zobaczcie. Z butelki cały czas wychodzi piana. Cały czas to piwo gaszuje. Widzicie? Tutaj mamy pełno piany. Widzieliście, jak ona wyglądała chwilę po tym, jak nalałem piwo do szkła. Tak wygląda w tej chwili. No, jednak chyba nie do końca to tak powinno wyglądać. Wygląda na to w ogóle, jakby piwo refermentowało po prostu w butelce. Nie wiem, czy taki był zamiar, czy to było celowe ze strony browaru, no ale z punktu widzenia konsumenta, jakby z punktu widzenia realiów picia, nie jest to chyba do końca to, czego byśmy oczekiwali po piwie, które do nas trafia. Tak myślę. Reasumując, w smaku piwo jest naprawdę ciekawe. Jest mocno belgijskie rzeczywiście. Udało się dość dobrze tutaj jakby połączyć cechy American IPA z cechami piwa belgijskiego. Drożdże belgijskie tutaj swoją pracę wykonały. Biorąc pod uwagę gasing i nagazowanie, wyjątkowo intensywnie pracowały.
I tak to się właśnie przedstawia. Raz jeszcze rzut oka na butelkę, w której się cały czas sporo dzieje. Pantokrator, browar Ursa Major, bieszczadzka wytwórnia piwa. Dość ciekawe piwo, smaczne piwo. Myślę, że jedno z bardziej takich wyrazistych i bardziej interesujących piw z Ursy w ostatnim czasie, aczkolwiek z pewnymi dodatkowymi atrakcjami, których niekoniecznie chyba byśmy sobie jednak w piwie życzyli. Tak to wygląda. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.